Witam Was serdecznie, tutaj materiał z Gwincika. Dzisiaj zagramy sobie deczkiem pod niepochowany głód, oczywiście w wersji potworów. Deczek powstał na prośbę od widza Debys Fitz, który chciał zobaczyć coś mocnego podwija. Tak, jakiś mocny deczek właśnie grany podwija typowo. Dlatego postanowiłem, że nagram właśnie coś takiego. Był jakiś czas temu na kanale, ale jakoś ostatnimi czasy, tak? Trochę dawniej był na kanale. Teraz tak, deczek zbudowałem sobie troszkę inny, co tak mi się wydaje, bo nie patrzyłem na to, czym grałem ostatnio. Znaczy, nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, tak, no bo V to V. Tutaj niewiele się będzie różnić, ewentualnie co, no to jakieś brązy mogą się różnić, no bo karty złote, no nie oszukujmy się, na pewno są te same. Czyli oczywiście nasz scenariusz, czyli Zmorzyca, właśnie sam V, jakiś kłaksik, oneiromancja i tak dalej. Czyli typowe wyciągarki, żeby tutaj jak największą ilość razy pochłonąć sobie tego Vija. I teraz tak, oneiromancja to są 2, kłaks to są 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziewięciokrotnie, jak wszystko dobrze nam pójdzie, nawet dziesięciokrotnie, bo jeszcze mam przeklęty zwój tutaj w ogóle, jesteśmy w stanie pochłonąć tego Vija. Dziesięciokrotnie. To naprawdę duża ilość, bo wtedy taki V wchodziłby 10 razy 3, 30, za 44 punkty wchodził, nie, przepraszam, bo policzyłem z prowizją, kurwa, nie z siłą. Nieważne, za 38 wtedy wchodziłby nasz V. No to naprawdę to są bardzo przystępne i bardzo fajne punkty, nie oszukujmy się. Teraz tak, ten deczek posiada tutaj też oczywiście jakieś odciążenie w postaci jeźdźców gonu, archespora, tylko i wyłącznie po to, żeby no mieć trochę większe właśnie potem prawdopodobieństwo przy lepszych doborach, że dostaniemy właśnie większość naszych wyciągarek. Najlepiej wszystkie, ale nie oszukujmy się, zdarza się to raz na, nie wiem, parę gier. No raz na parę gier zdarza się, że dostaniemy wszystkie nasze wyciągarki, ale okej. Mamy też jedną uczennicę wiedźmy, dzięki czemu no tutaj zawsze będziemy mieli ten sabat zachowany. Nie oszukujmy się, wystarczy, że zjemy tego Vija dwukrotnie, dajmy na to. No dwukrotnie to już na pewno ten będzie mieć sabat zachowany, nawet na tych najniższych jego liczbach. Tutaj oczywiście fajnie zaczynać jest R1 typowo od Oszluzga albo od Barbegazi. Dlaczego? Dlatego, bo to są fajne dwie pochłaniarki, dzięki którym jesteśmy w stanie zjeść tego Vija dzięki Barbegazi dwa razy, a dzięki Oszluzgowi w nieskończoność. Więc to wtedy już oponent musi poświęcić przykładowo Sirocco, albo jakiś, nie wiem, zakazany rytuał i tak dalej, jeśli chce wygrać to R1 i właśnie usunąć nam Oszluzga, przez co troszkę pokrzyżować nam nasze plany, jeśli chodzi o pochłanianie tutaj właśnie Vija. Teraz tak, Archespor, czy też jakieś inne karty z zemstą, typu Mglak, typu Północnica, przydają się ewentualnie pod to, żebyśmy jeszcze mieli jakąkolwiek opcję pod zagranie w coś wielkiej ropuchy. No bo będziemy grać cały czas tego Vija oraz Oszluzga, no to nie oszukujmy się, no granie wielkiej ropuchy w Oszluzga jeszcze bardziej potęguje później lepsze punkty dla oponenta, tak? Mamy też połączenie z Quaxem, tak? Który wezwie nam zawsze Vija, a oponentowi wezwie no jakąś mocną kartę, jego tak naprawdę najsilniejszą kartę z jego deku. I to no nieraz potrafi też wygrywać meczyk, tak? Potrafi to niekiedy być game changerem, jak chociażby zobaczycie to też oczywiście na tym odcinku, że Quaxik naprawdę robi no oponenta całkiem ładne zamieszanie, a nam zapewnia wyciągarkę i fajne punkty na Viju. Teraz tak, z takich gorszych pochłaniarek jeszcze mamy ewentualnie Pustynnicę. No i tylko w sumie ją, no bo Barges też jest spoko, bo jak zagramy go sobie wcześniej, dajmy na to na tego Quaxa, już wcześniej to przeze mnie wspomnianego. No to kolejny raz jak zagramy sobie później Vija z jakiejkolwiek wyciągarki, no to wtedy właśnie Barges jeszcze ma tą dominację i rozkaz, że jeszcze jest w stanie jedną kartę na pochłonąć, tylko wtedy faktycznie musimy mieć najwyższą kartę na naszym stole. A jak mamy wcześniej Oszluzga albo mamy jeszcze Tick Leadera, no to nie oszukujmy się, na stakowanie tego nie powinno być dla nas jakieś trudne. Problem pojawia się wtedy, jak oponent od razu z marszu usunie Barbegazi albo usunie nam Oszluzga, no bo oddawanie scenariusza w R1 niby można, ale w późniejszych rundach będzie duży problem i będzie brakować na tego pochłaniania, nie oszukujmy się. Także cóż widzowie, dobra, to będzie tyle, jeśli chodzi o mojej talii. Też oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, zostawieniu suba na tym kanale, sprawdzę linków w opisie. Tutaj zapraszam do łączenia do holu, do ofiru, do pirackiej załogi, a widzimy się już w pierwszym meczu. Okej, gramy na dodatkowe zasoby. No, ciekawie, sporo obijania będzie oponent tutaj grał na pewno. Dobra, no to tak, zostawimy na pewno jednych jeźdźców gonu. No tak, to zostawimy na 100%. Bo wtedy jedno sobie schowamy, dobierzemy tutaj Vija.
Raczej nie Quarksa, raczej tutaj faktycznie dobierałbym sobie Via w takim bądź razie. Potem co, zjadamy jedno Bargestem. Dobra, zostawimy to tak jak jest. I zagramy sobie w samym początku od razu Barbegazi. Tak, zagramy Barbegazi, dobierzemy tutaj Via. No, niby mogę dobrać też tego Quarksa, nie? Wtedy wyciągnąć sobie tego Via. Ale... chociaż wtedy ten Quarksik może... Dobra, dajcie tego Quarksa. Okej, okay, nie będzie na Quarksik. Spoko. Marnuję sobie jeden pik z... no... o dwa punkty, tak? O trzy punkty. O trzy punkty będzie gorszy potencjalny mój V. Przez to, że zagrałem to w taki sposób. No ale są szanse również na to, że tutaj coś mocniejszego wyciągnę oponentowi. Więc no spoko. Niech tak będzie. Więc gramy tego Quarksa. Chcesz pokoju? Mega fajnie. Mega fajnie. O to na was od widzowie chodziło. Wyciągnięcie Henselta zawsze spoko. Zawsze spoko. Nie ma co. Wieża. Moja pani, proszę zachowywać się naturalnie. Dobra, dogramy sobie jeźdźców. Troszkę ryzykuję z tymi miejscami, ale okej. Okay. Nie będą na razie jeźdźcy domu. Wyciągnięci. Teraz dogralibyśmy Bargesta. Fajnie by było, gdyby nie padła nam tutaj ta dwójeczka, bo dominację raczej będę miał na pewno. Kedweński, okej. Okay. Spoko, tak będzie. Mogę dograć w sumie na dół, ale dobra, to jest 0-1. Nie zależy nam bardzo jakoś na tej rundzie. Fajnie by ją wygrać oczywiście, ale spoko. Więc teraz tak, dogramy sobie tutaj na pewno onej romancję. I możemy też dograć jeszcze... może dekret, no nie? Bo to na razie... no spoko karty, są spoko karty. Okej, zbił mi tego Bargesta. Troszkę sadkę, ale okej. Spoko, tutaj jeden tip lidera mogę sobie oddać śmiało. Więc jest okej. Dobra, no to gramy onej romancję, wyciągamy oczywiście Via. Zjadamy. Dobra. Teraz tak, zagramy wcześniej w ogóle ropuchę. Jak on teraz tej rundy nie spasuje, a nie spasował, to dogram ropuchę. Ropuchą zjadamy teraz tą trójkę, która została przez niego obita. I dogrywamy sobie jeszcze jednego Via. Najprawdopodobniej z dekretu królewskiego. Dogramy Via, zjemy go liderem i na pewno na wtedy na trzech kartach to jest definitywny pas. Okej, okay, ten Mers. Chodź do wójta. Do... okej, okay, szkoda dla oponenta, dla nas lepiej, że zagra dopiero w tym momencie tego żołnierza. Ale okej. Okay. I w ogóle czemu balista poleciała tutaj, kurde, a nie tutaj? Większe punkty na Henselcie by go robiłeś. No ale okej, okay. Ja nie będę narzekał. Dla mnie jak najbardziej jest to na plusie, tak? Albo, no, na moją korzyść. O, o to mi chodziło, tak? Jest to na moją korzyść, że zagra to w ten sposób, a nie inaczej. No bo nie oszukujmy się, Hensel w tym momencie miałby zdecydowanie większą ilość punktów, ale okej. Dobra. No i tak jak mówię, ja to tutaj będę próbował z tej rundy uciekać, no bo drugi raz lidera oddawać zdecydowanie nie chcę. Zdecydowanie tutaj nie chcę takich rzeczy robić. No, ładnie, bardzo ładny pomysł. Cholera. Radowida potem jeszcze będzie grał. Więc jeszcze może mieć do zagrania nawet ze 3 egzemplarzy tego piechura. No bo jeden z ręki, jeden z praktyk i jeden jeszcze będzie z posiłków najprawdopodobniej. I tak dalej. Okej. Okay. No okej. Okay. Były w ogóle dla oponenta szanse. Tak, były to w ogóle dla oponenta szanse, że gdyby zagrał wcześniej balista obok tego Henselta, to być może nawet tutaj te osobie praktyki nie musiał ich oddawać. No ale okej. Okay. No ale okej. Okay. Tak oponent zagrał, to tak zagrał. Tak, nie drążmy tematu, widzowie. Nie drążmy tematu, bo to nie o to tu chodzi.
W sumie to co, mogę zagrać tego mglaka, dorzucić sobie jeszcze ropuszkę, albo ewentualnie na dry paście wyrzucić tą ropuchę. Ale czy ja potem dobiorę scena? No nie wiem. No nie wiem, czy ja potem dobiorę scenariusz. Okej. Może być, aczkolwiek ta Triss trochę słaba. Trochę słaba ta Triss w tym momencie. Więc raczej tu nie będę chciał jej zagrywać. Tak każe tych, którzy mnie irytują. Raczej nie będę chciał jej tutaj zagrywać. Dobra, gramy na razie o szluzga. I pytanie, co tutaj gościu z tym oszluzgiem będzie w stanie w tym momencie zrobić. Nam złego. Raczej nie raz Sirocco, to jest raczej deck typowo... Okej. Ciekawe. Zagrajmy na razie... Może tego Willema? Dobra, nie będzie na razie Willem grany. Muszę zadbać o mój lud. Pani wdzięka bez wątpienia. To też nie jest tak naprawdę jakaś zła karta w tym momencie dla nas. To naprawdę w tym momencie nie jest dla nas zła karta. Dlaczego? Dlatego, bo nie będę grał nic na dół. Nie będę w tym momencie grał nic na dół. Powinno być całkiem G. Tym bardziej, że tu będę rozkładał sobie karty na dwie, nawet na trzy jednostki. Okej, no może ten oszust nie był potrzebny w takim razie, że tutaj zagrywałem, ale okej. Jest okej. Tutaj na pewno zagramy sobie pana Via. Cyk. Nie, dobra, na razie zagramy to tak. Na razie sobie tak to nie to cykniemy. Bo dzięki temu też troszkę ograniczam jego zamiary tutaj punktowe, że tak to ujmę. Okej, tutaj tą jedynkę sobie też będzie zaraz go się chciał usunąć. 3 punkty więcej. No pytanie... No spoko. Dobra, gramy szepczące. Oczywiście gramy to wszystko via. Via sobie zjemy. Nie, nie mogę już tego na dół oczywiście. Teraz tak, ty zjesz sobie to. Ty sobie zjesz to. I tobą chciałbym zjeść tutaj tą drugą jedynkę, żeby nie dawać mu punktów. Ale to jest też te troszkę ryzykowne. Ale okej, zjemy. Zjemy. Dzięki temu nie daję teraz mu punktów na moich jednostkach. Musi zbijać swoje. Potencjalnie. I jak najbardziej jest dla nas, no, fajna opcja. Okej, zbiję mi o szluzga. No i tutaj troszkę mnie to boli. Troszkę mnie to boli, ale okej, whatever. O! Okej, tak go usunął. Spoko. Spoko. Mhm. Dogramy o neuromancję, dogramy oczywiście Via. Dogramy go tutaj. Zjemy go lidera. I mam nadzieję, że to wystarcza. To wystarczy. Bardzo dobrze, bo no, jednak jeszcze tu miałem Triss motyle nieprzygotowane. Spoko, no. Wyblidował mnie troszkę, nie powiem, że nie. Ale jeszcze mam jedno pochłonięcie pewne tutaj z żaby. Na tym wiju. Okej, mamy Archespora. Więc co, Triss mogłaby mi dobrać... Co ty Triss może ciekawego mi dobrać? Oszluzga najprawdopodobniej, dzięki czemu sobie jeszcze ewentualnie raz go pochłonę. Kiedy oddaję Archespora. Wi tu, wi... Aha, to sobie nie muszę wtedy nawet tego zagrywać. To wiecie co, uczennica byłaby lepsza. Uczennica byłaby lepsza. Bo wi ja raz zjem, a raz go wyciągam. Chyba... Że... Szukam tutaj oszluzga jeszcze. No, jest też uczennica, powiadasz. Nie, to gram tak jak mówiłem z
pierwotnie, jak to pierwotnie zaplanowałem. Czyli gramy Triss. Chowamy uczennicę, ale też dobieramy uczennicę. Gramy tutaj Via na tył, dorzucamy uczennicę i potem gramy Krzyż Alzura. Taki jest pomysł na tą rundę. Tych uczennicę zagram oczywiście sobie naprzód, żeby tutaj nie dawać mu aż tylu jednostek. Kolejkę. Mhm. Teraz uczennica leci naprzód. On to zrobił jeszcze mnóstwo punktów, nie oszukujmy się. Tam będzie jeszcze grana Duma Foltesna prawdopodobnie i będzie też... Radowid Osąd, tak? Flotsam. Może z Flotsam utworzyć sobie tego gościa? Chyba nie. Chyba nie. Okej. Okay. I uczennica leci teraz naprzód. Sobot mam zapewniony, więc to spokojnie będziemy się wzmacniać. No i kolejna karta to oczywiście Krzyż Azura. No i tu też ładne punkty robi. Nie chcę umierać! Aha, i tutaj odświeżę sobie jeszcze umiejętność rozkazu. Okej. Okay. Ale to co tam w takim razie ma na ostatniej karcie? No dobra, dość ciekawe to jest wszystko, co tu gościu zagrywa. 69 i to jest jego ostatnia tura. Zobaczmy, ile jest w stanie zrobić w jednej turze. Duma Foltesta leci. Ale czekajcie, on to w tym momencie zdupił przecież. A nie, okej, okay, bo to też daje zapał. Aha, okej, okay, to też daje zapał. No dobra, spoko. Ale czy on to jest w stanie wykręcić punktowo? Nie wydaje mi się. Oj, widzowie, nie wydaje mi się. Absolutnie mi się nie wydaje, że to był w stanie zrobić to punktowo. Płaty pięknie jeszcze raz. Ale to jest za mało punktów. No i jeszcze raz. Idealnie, że dwie jednostki bije, a nie trzy. I tak wtedy raczej tego by nie zrobił, no ale po co dawać mu trzy jednostki, jak możemy zagrać pod dwie. Spoko, no i tak nie ukrywajmy, całkiem ładne punkty wykręcił na krótkiej rundzie dodatkowymi zasobami na tych maszynach. A my też w sumie niewiele mniej wykręciliśmy na tej ostatniej rundzie, no nie? W sumie było więcej punktów, to tutaj był scenariusz grany również. Tak, rzeczywiście widzimy się w drugim pojedyneczku. Okej, okay. Mamy szturmik. No dobra, no dobra. Trochę będzie na pewno trudniej niż ten pierwszy meczek, no ale okej. Okay. Mówię trudniej, no bo to są kataklizmy i tak dalej. Chociaż w sumie może i porównywalne. Dobra, nieważne. W sumie sprawdziłem, co zaczyna, ale okej, okay, jednak on zaczyna. Mogłem tu się troszkę podciążać z tych kart. Brakuje na pewno tej ropuchy. Brakuje mi jakiegoś oszluzga, dajmy na to. Chociaż nie, no, okej, okay, mamy Barbegazi, dobra. No to cofam to jedno. No, zajebiście. Zajebiście. Jak dostaję jej wgonu, to już muszę zawsze dostawać ich dwóch egzemplarzach, widzowie, co nie? Zawsze musi być dwóch egzemplarzach. No, ale cóż poradzisz, no, jest jak jest. Jest jak jest. Dobra, Via mogę zagrać ewentualnie trzy razy. Ciekawe, jak ja sobie zagraził tutaj niby trzy razy. Jak ja bym tutaj chciał Achespora też raczej oddać. No nie, próbujemy. Próbujemy na razie. Na razie próbujemy zagrać to w ten sposób. Rozstawimy to Barbegazi i teraz zależy wszystko od tego, czy ta karta nam przeżyje, czy nie. Pirat. Czyżby od Keldek? Holger, czarna ręka znów na swoje draka rewerbuje. Co to na to? Przepraszam najmocniej. Postaram się to wyciąć, jak tego nie wytnę, no to jeszcze raz przepraszam. Dobra. Gramy pana Via. Gramy pana Via, dogramy Triss, schowamy tych jeźdźców gonu, dobierzemy... Dobierzemy... Kurwa, nie wiem, czy sobie to znowu nic polecić tym Quarksem. No ten Quarks to może być naprawdę game changerem poniekąd. Oho, tak zagrałeś. Tak zagrałeś. Spoko, spoko, Mr. Pan. No to pięknie.
całkiem, całkiem nieźle. To wiecie co? Pachnie mi tu w ogóle jakimś neckerdeckiem. No albo z kompasem też tu jest grane, nie? Bo jest sporo odchudzenia. I boję się, że jak zagram teraz to, to wezmę w ogóle tej Ciri, dlatego ja dobiorę Via. Dlatego tutaj koniecznie dobiorę Via, zagram Via, pochłonę go raz z liderem i dogram miejsców gonu. I to jest pas. I to jest definitywnie pas, widzowie. To wtedy będzie definitywnie nasz pas. W momencie dominacji mamy, gramy jeźdźców gonu i tyle, nie? I wydaje mi się, że to będzie tyle w tej rundzie. Bo inaczej musimy tu oddawać scenariusz, a wolę oddać go zdecydowanie w kolejnej rundzie. I tu raczej nie mam co się martwić, że gościu gra Sirocco, zakazany rytuał, nie wiem czemu tak wcześniej go oddawał, ale no chyba bardzo chciał... Nie ma lepszego obucha niż twarda czaszka. O, przepraszam, wygrać tą rundę pierwszą. W sumie też nie ma za bardzo co tu się oponentowi dziwisz, tą rundę pierwszą tak bardzo chciał wygrać, tak? Okej, okay, abordaż grany. Okej, okay. Jest pierwszy korsarz z nasyceniem. Fajnie, fajnie. I też poleci team lidera. A nie, okej, okay, usunie to tymi gośćmi. Spoko. No, lecimy z pasem. Lecimy z pasem, nie ma co tutaj świrować pawiana. Dobra, Hespory mogą zostać. Kolejna karta po... Okej, okay. Fajnie, to są 3 razy możliwość wyciągnięcia Via, 4 razy. No całkiem sympatycznie wam powiem. O, i do tego jeszcze ropuszek, spoko. Jak spasuje, to rzucam Hespory i rzucam ropucha. Mogę tak zrobić, czy nie mogę? Nie mogę, no to wtedy po prostu rzucam ropucha, jak spasuje oponent. Okej, okay, drakar bojowy jednak poleciał. No to co? Rzucam tego Archespora tak czy siak. Tak czy siak gram Archespora i dogrywam przykładowo teraz ropuchę. No i jak to nie wystarcza, to już muszę lecieć ze scenariuszem, bo mam czterokrotne odpalenie mojego tutaj pięknego Via. Zajebista plata upierzców typu. Ta karta zaraz leci do pochłonięcia, więc spoko. Okej, okay, dwóch korsarzy tylko w ręce. Chyba coś tam gościu niezbyt dobrze podobierał, mam wrażenie. Ale no nie mnie to oceniać. Nie mnie to oceniać. No i dobra, lecimy ze Zmorzycą. Lecimy ze Zmorzycą, bo chciałem też o Neuromancy zagrać, bo no to jest podwójne zagranie oczywiście naszego Via. Okej, okay, naznaczył to, będzie próbował mi usunąć. Wypatroszę was jak ryby! Być może, ale wtedy i tak nie zagram nic na tył po prostu. Znaczy, zagram, nie? Tylko, że z Morzycę na tył. Okej, okay. Ładne, 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 ładne. Ale to nas nie boli, bo my jesteśmy tylko w stanie nadrobić... No tak naprawdę dwoma kartami. Czyli z Morzycą i w tym momencie wijem. No chyba, że jednak gościu gra Sirocco. Jak gra Sirocco, to gościu wygrał. Bo ja wtedy już nie mam za bardzo jak pochłonąć kart. Musiałbym oddawać lidera i liczyć jeszcze po cichu w ogóle na to, że przeżyje mi pustynnica. Okej, okay, poleciał z pasem. No i fajnie. No to gramy Oneiro w pana Via. Spoko. Gościu jedynie co tu zrobić, to że ma równe karty. Okej. Okay. Równe karty, 4 razy V. Pytanie, jak ja to teraz nie chcę pochłonąć wszystko? Jak ja to cholera jest wszystko co pochłonąć? To jest dobre pytanie, widzowie. Okej, okay. No niby fajnie, że jest oszust, tylko weź go teraz ustal... Znaczy, spróbuj, żeby on jeszcze ustał przy życiu. W sumie teraz z tym zaczynamy, więc tak i tak zawsze z tego szluzga. Pytanie, czy on ma jak to usunąć? No jeden tick obrażeń potrzebny, żeby to zrobić.
No raczej lepszej ranki nie dostanę. Jedynie co to mogłem dostać Barbę Gazi. Barbę Gazi zagrywałem. No to już nie mogę nic lepszego dostać. No to próbujemy. Próbujemy, widzowie. Próbujemy. Oszlisk, musisz przeżyć. Proszę cię, musisz to ustać. Po przeciwnym razie jest troszkę lepa. Krachu. Ale nie usuwam tego. No i bomba. No i bomba. Krachu nie usuwa. Jedynie co to jest rozegrać sobie kompas i z kompasu zagrać blokadę moich wzmocnień. Może tak zagrać oponent. Dlatego teraz też trzymałby się z tą świnką. Niby już jej siada jak najbardziej w ogóle sabat. To będzie idealnie 25 punktów. Ale troszkę mi się to nie klei. No chyba, że tu jeszcze jakieś Hjalmara gra. Znaczy chyba tak się nazywa ta karta, ten korsarz, który ma 14 punktów werbunku. 10 punktów siły. Jeśli ma tam w chuj pancerza, no to jest szansa, że mi go usunie. Tego szluzga. Z liderem, z krachem. No jest szansa wtedy, że go usunie, jak najbardziej. Jak nie, to na razie zagrałbym sobie cokolwiek na tył. Znaczy no cokolwiek, czyli wija oczywiście. Okej. Albo wiecie co, jednak dograłbym coś na górę. W takim bądź razie. I dogramy tego VIA tutaj jednak. Ja wiem, że póki co robię tu bardzo dużą ilość punktów, wręcz absurdalną. Tam jeszcze Morwarka później może tu grać. Ale no trudno się mówi. Jest przemytnik. Jest pan przemytnik. Dobra, no to teraz lecimy z... No świnka tutaj mi nie oddaje nigdy. Ta świnka teraz mi gościu usunie, więc jedną turę się jeszcze z nią, powiedzmy, że wstrzymam. Powiedzmy, że z tą świnką jeszcze jedną turę byśmy się tutaj wstrzymali. W tym momencie te 40 punktów, no okej. Jednak pochłonięcia mi starcza, więc mogę dostać tego Quaxa jeszcze. Albo Naglar, no ale okej. No ale okej, podewa. Dobra, no obija. Tutaj na wszystko niemiłosiernie, ale wykorzystał teraz te pingi. Okej, no to gramy świnkę na górę. Gramy sobie świneczkę na górę. Pod ten sabacik piękny. Pytanie, co w ogóle zrobić z tą ropuchą? Z braku laku będę musiał ją zagrać. Okej. Bałwany jak oko wykor. Szczerze powiedziawszy, to jej nie chcę grać. I tego lidera też nie będę grał, tylko po prostu tutaj zrzucę sobie VIA od tak. Nie będę go pochłaniał. Niby z liderem robi więcej punktów, wtedy trochę ten V, no ale okej. No i zgrany kompas. I kompas co? Morka? No kompas tylko w morka mu siada. Nic innego mu nie oddaje. No nie oszukujmy się. Nic innego niż Morgwak tutaj oponentowi nie oddaje. A lidera nie użyję, bo tak zagram teraz na tył tego VIA i mi się ten VIA pochłonie. Tyr. Tyr chyba robi więcej niż Mor. Chyba robi więcej. Zdecydowanie robi więcej. No dobra, no to pochłoniemy szluzga. Dogramy VIA na tył. No i pytanie, masz tam tego Morgwarka w takim razie na łapie jeszcze, czy może go tu nie grasz? Sirocco jednak. Nie spodziewałem się tego Sirocco. Tego tutaj totalnie się, widzowie, nie spodziewałem. Jednak myślałem, że
poprzednich zagraniach nie gra tutaj takiej karty, jaką jest Sirocco. No bo jednak nie zneutralizował mi scenariusza. No ale jak się okazało, faktycznie miał to później ręce i nogi. No okej, okay. Ładnie to wyszło oponentowi, trzeba mu oddać co jego. Także widzimy się oczywiście w trzecim, ostatnim już pojedyneczku. Okej, okay. Mamy białe zimno. Białe zimno. Ue, fajna plansza ogólnie. Pewnie specjalnie właśnie pod to białe zimno, tak? Teraz tak, myślę, co on tu może mieć zremowali. Na pewno będzie miał Eradina, na pewno będzie miał to. No okej. Okay. No okej, okay. Czyli tutaj potencjalnie Oszlusk mógłby chyba jedynie w R1 oddawać. No ale nie chcę go dobierać stąd, no bez przesady już. Już bez przesady, co? Lepiej troszkę, ale i tak szału nie ma. I tak widzowie szału to nie robi. No szkulera jasna, no. Wijasujemy na łapie. Więc wiecie co, dogralibyśmy to troszkę inaczej. Zaraz wyjeżdżę w gonu na razie. Albo Archespora. Dobra, daj mi na razie Archespora, niech będzie. I dobierzemy stąd, no Quaxa mógłbym dobrać. Ale nie wiem, czy tego Szluzga jednak nie wolę tutaj dobrać. No bo troszkę będzie brakować mi tutaj pochłaniań zaraz. A jednak mam taką rękę, że potrzebuję tych pochłaniań. Więc no, jednak tym razem decyduję się na dobranie Oszluzga tutaj zdecydowanie. I oddamy sobie jeźdźców gonu, no bo coś muszę oddać. No, a to jest chyba najsensowniejsza opcja w tym momencie. Więc tak zrobimy. Ewentualnie zawsze mogę zagrać ontozonej romancy tego Quaxa, jeśli przeżyje nam Oszluzg. Ale czy przeżyje, to jest pojęcie mocno względne, że tak to ujmę. Bo no kurwa... Mogą być problemy tutaj. Mogą być z tym problemy. Bo w tym momencie wystarczy, że Oszluzga przeniesie mi na dół i kliknie barciowe widziadło jako obrażenia. No albo zagra to tak. Popaliśmy kolejny. Ale nie kliknął. To akurat bardzo dziwne z jego strony, że tego nie kliknął, ale okej, okay, nie wnikajmy, nie wnikajmy. Nie wnikajmy, kochani, nie wnikajmy. Okej, okay, mogę zaraz na razie sobie jeszcze wielką ropuchę szczekanie w Archespora, a później się bawić właśnie z najprawdopodobniej romancją, która wyciągnie Quaxa. Bo Eredin w R1, gdyby to wyciągnęli, tak jak byłoby mega, mega fajnie. Nie oszukujmy się, byłoby wtedy mega, mega fajnie. My tak daje mu lepszy adguard, nie? Więc trochę bez sensu. Troszkę bez sensu. Tutaj wolę mieć więcej punktów na Oszluzgu, żeby ten karta mi raczej pewnie przeżyła. Więc tak zagramy. Więc tak sobie zagramy. Jedynie co w tym momencie się tutaj boję, obawiam i tak dalej, no to na pewno jest krwawa miazga. Ale jak zagra ją tak szybko, wiedząc, że gra nawija, to dla mnie bomba. Dla niego to niekoniecznie będzie Warpit, ale z drugiej strony, no nie wie jaką ja mam dobrą rękę, no. Prawie wszystkie wyciągarki na ręce. Jest tak dobrze poświęcony w ogóle jeden tik. W sumie te dwa tiki poświęciłem na tym Wii. Miałbym 6 punktów na nie więcej, jeśli zagrałbym zwój i tak dalej w tą kartę. Ale no zwoju nie miałem za bardzo jak zagrać, nie oszukujmy się. Zwoju za bardzo nie wiem jak zagrać. No pytanie, co wyciągnie w tym momencie mi Quax? Albo bardziej oponentowi co wyciągnie. To pięknie. Auber! No i pięknie. Ale nader łatwo o śmierć. No i pięknie. No ja wolałem tego Auberona niż Eredina. Choć nie powiem, po cichu też liczyłem może na Karantira, no ale jednak już tak słabej ręki, znaczy tak dobrej ręki to chyba nie można mieć, żeby dostać wszystkie najlepsze karty do łapy. Bo Auberon ma ile? 12, a Eredin ma chyba 11, więc Eredin też dalej może być w ogóle w deku, nie? Jak bardziej Eredin też może być dalej niedobrany w deku. Dobra, zagramy sobie jeszcze Krzyż Azura na razie.
przemyśleć, czy tego w tym momencie nie spasować. Jednak uciekam twoją miazgę. No to jest na pewno nasz pas. To w tym momencie to na pewno jest nasz pas. Na równych kartach wydaje mi się, że mimo poświęcenie w tym momencie prawej miazgi to było troszkę za dużo, jeśli chodzi o wygranie przez komponenta tej R1. No bo Mróz tutaj też nie zrobił jakichś wielkich punktów, więc też nie ma jakiegoś mocnego karantira, żeby od tak zagrać go sobie na YOLO. W sumie też na zemstę to trochę obawy, nie? Nie by tak go tutaj chciał oponent zagrywać. Troszkę mogę być tej obawy z jego strony, tak mi się wydaje. Dobra, już Mrózka raczej zostawię. Znaczy no, zostawię, będę musiał go wtasować. Będę musiał go tutaj wtasować. Ale to dobra, zaczniemy od Triss. Zaczniemy od Trissi. I faktycznie chowam Oszluzga, dobieram Via. Nie będę na razie grał scenariuszu, bo nie wiem czasami czy tej rundy w tym momencie oponent nie będzie chciał pasować, dajmy na to. Ready. Jedyny minus jest taki, że muszę koniecznie w tym momencie zagrać złożycę i wszystko na przód. Bo inaczej jak zagram na tył, to wezmie mi się ropucha, nie? A tego bym tutaj nie chciał robić. Na pewno tego tu nie chciałbym robić. Dlatego na złożycę gramy na przód. Teraz daję mu Adgaet do zagrania. Które pewnie zagra. Dokładnie tak. Spodziewałem się tego, jak najbardziej. Okej, granie pod królową. Spoko. To się może niezbyt dobrze dla nas skończyć, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zostaje mi jeszcze 4 razy wyciągnięcie Via, a pokonać go mogę 4 razy. Najgorzej. No to już 3 razy mogę go pokonać. No to już tylko 3 razy mogę go zjeść. Zdrada. Zagram to tak, jednak. Bo nie chcę dawać mu obrażeń z Zeredina na 2 rzędy. Dlatego muszę zagrać to w ten sposób. Dlatego muszę to zagrać niestety tak jak zagrałem w tym momencie. I tak i tak to zagrał w ten sposób. Okej, to nieduże punkty zrobiło. Naklar na pewno wtedy przeniesie mi drugiego golda na szczyt, więc no tak zagramy. Zagram ten naklar. Pytanie czy... Nie no, tutaj zagram Via, a będę miał Wilema na kolejną rundę. Tak zrobimy. Gramy sobie pana Via. Gramy pana Via. Sirocco... No nie gra tutaj, na pewno tutaj nie gra Sirocco, nie gra żadnych takich dziwnych kart, no bo grał tutaj Królową Zimy, która na lojalności mu robi punkty. To raczej nie grałby w deku nielojalnym Królowej Zimy, no nie oszukujmy się. Raczej by jej tutaj nie grał bez lojalności. No chyba, że aż tak mocno to oponent zaskoczy, że jednak będzie ją grał. Okej, wyszło super. Wyszło naprawdę super. No bo teraz ma Karantira, jeszcze mam 2 razy Via, 3 razy Via, bo jeszcze go mam w ogóle na łapie. Jeszcze w ogóle mam go na łapie. Mhm. I jeźdźców Gonu mam niewyciągniętych. Dobra. I też Oszluzga. Oszluz, czy on przeżyje? Zaryzykuję i w ogóle zaszedłbym tego Oszluzga w tym momencie. Niby muszę... Znaczy niby mogę z niego zacząć, nie muszę, nie? Bo i tak... Ale okej, no to dla baita. Tak po prostu typowo dla baita mogę zagrać tego Oszluzga, bo i tak 2 razy pochłonę liderem, a kolejny raz Wilema zagram Via na koniec sam, nie? Więc to Oszluz nie był tutaj potrzebny, ale spoko.
Jedyną lepszą alternatywą tutaj była uczennica wiedźmy. Ale niech będzie. Adgar. Bomba. Dla mnie bomba. Nie, jest w gonu, zagramy. Zagramy, jest w gonu. Póki mogę, to zagrajmy. Okej. Okay. Dziwne, że nie przesunął teraz tego szluzga. Wtedy by go zbijał, nie? Gdy miał pewno to, że usuwa mi tego szluzga. On nie wie, że ja... Nie, w sumie w tym momencie już wie. Dobra, w tym momencie już może wiedzieć. Że mam dwa razy popłynięcie liderem. No, spoko. Więc wie, że ten oszust nie jest jakoś za bardzo niepotrzebny. Ale okej, okay, no whatever, whatever. Morwudzik tutaj grany, ładne punkty. Bardzo ładne punkty tam Morwudzie. Oponent sobie wykręcił. No dobrze, to grajmy sobie o Neuromancję. O Neuromancję wybija. A i zjemy do tym oszustu nawet, na razie. Literę zjemy sobie jednego jejsca gonu. Chociaż kurwa zjebałem, że zjadłem akurat tego jejsca. Nie powinien zjeść tego, żeby nie dawać mu aż tyle punktów na mrozie. No tutaj misklik się wydarzył. Znaczy no misklik, misklik po prostu tak zwany, no. Nie oszukujmy się. Bo tak tylko na jeden rząd by miał mróz, a tak dalej mam na dwa i stakuję mu lepiej karantira. Ale okej. Okay. Sadgę. Dobra, dekrecik. Dekrecik wybija. No i to już sobie zjemy oczywiście liderem. Może być. No i tak mamy wina. Dobra. Spodziewałem się tego, że to będzie winek. No jedynie co to porobił nas szturm. No ale trudno tam było jakkolwiek się porozstawiać. Nie wiem w sumie. No po prostu szturm okazał się lepszy i tyle w temacie. Także cóż, dzięki jeszcze raz DebisFizz za podesłanie pomysłu co do tego deku. No pisałeś, że chciałby zacząć jakiś bardzo mocny dek pod VIA. No to był na razie, znaczy inaczej, wydaje mi się, że deczek naprawdę jest spoko, bo mamy tutaj dużo jakby zastosowań, tak? Ewentualnie możemy zjeść sobie coś dzięki naszemu scenariuszowi, czyli z Morzycy. Mamy dwie bestie, dzięki czemu też mamy no, łatwiejsze ustawianie tego VIA, bo w momencie jak zagramy go po prostu w kolejnej rundzie na daleki zasięg, no to wiadomo, wylatuje nam żabka, zjada nam tutaj VIA i robimy bardzo fajne punkty i od razu VIA znowu ląduje w naszym deku. Więc nie mamy tutaj żadnego ryzyka, że tak powiem, że zagrywamy, nie wiem, dajmy na to, nie mamy już scenariuszu, nie mamy już naszego tiku na liderze, bo coś poszło nie po naszej myśli, musimy jakąś rundę daną wygrać, whatever, nieważne, nie wnikajmy w to. I przykładowo gramy sobie VIA, mamy jeszcze wyciągarki, mamy jakąś pochłaniarkę na ręce, ale właśnie, przykładowo to jest pochłaniarka typu larwa albo coś w tym rodzaju, może jakaś harpia, nieważne. Nie jest to istotne tak naprawdę, tak? Ważne, że, znaczy głównie chodzi o to, że to jest jakaś pochłaniarka, która będzie miała rozmieszczenie, a nie rozkaz, na który w tym momencie bardziej nam zależy, zdecydowanie bardziej na tym tutaj nam zależy, co nie? No i wtedy pojawia się mały problem, no bo jest ta możliwość, że wtedy oponent rzuci sobie dość szybko, dajmy na to Sirocco i GG, nie? Wtedy jest już po sprawie, bo V nam nie zadziała niestety, nie oszukujmy się. No i zaczynają się robić niemałe problemy, tak? Także cóż, to będzie na tyle, także oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na tym kanale, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zostawcie jakieś komentarze z zasięgów, sprawdźcie oczywiście linki w opisie, zapraszam do dołączenia do holu, do ofiary, do pirackiej załogi, a widzimy się na streamach oraz w kolejnych materiałach, także see ya i do zobaczenia następnym razem.